Ja nie znam. Ale... Wiesz co, to jest wielka drama przecież, bo przecież ta laska, co tam robiła, pitu, pitu, ta, coś takiego na zasadzie, że w ogóle nie umie śpiewać, ona wygrała, a wszyscy obstawiali, że Jan wygra, tak? Cześć, tutaj Ania. Niedawno poprosiłam was o to, żebyście dali znać na Instagramie Dzikiego Ucha, których piosenek ostatnich 12 miesięcy słuchacie. Odpowiedzi, które pojawiały się najczęściej, umieściłam w dzisiejszym odcinku. Dlatego jeżeli chcecie mieć wpływ na to, jak wyglądają odcinki Dzikiego Ucha, odwiedźcie koniecznie Instagram Dzikiego Ucha, a jeżeli ten wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj pokażę wam fragmenty teledysków 8 popularnych piosenek polskich i zagranicznych z ostatniego roku. To popychimy bez tych zagranicznych. Powiecie mi, co o nich sądzicie i czy słyszeliście je wcześniej. Sprawdzimy też, czy znacie tytuł oraz wykonawców. Okej. Okay. Wszystkie propozycje, które pojawią się w dzisiejszym odcinku, pochodzą od widzów. Zapytałam o to, czego ostatnio słuchają na Instagramie i odpowiedzieli, za co bardzo dziękuję. No dobrze, zobaczmy w takim razie, co widzowie proponowali i co przygotowali. Teledyski. Filmiki. Marząc się zyski, sława filmiki, teledyski. Filmiki będziesz oglądał. Filmiki. Piosenka rozwodowa. Nie wiem, dlaczego rozwodowa. Rozwodowa. Tak? Znam ten kawałek bardzo dobrze oczywiście, ale nigdy nie widziałem wideo. Okej, już wiem dlaczego rozwodowa, nigdy nie zwracałem uwagi na tekst. Tak, uwielbiam. Jest Flowers, nie wiem czy dobrze powiedziałam, tak? Flowers, dobrze. I to jest jak na mini z Disney, Janet, ja ją oglądałam. Tytuł? Flowers. No, prawdopodobnie. Odpowiadając na pytanie, Miley Cyrus, no Flowers? Mini Kurz? Kurz. Miley Cyrus, ale zaliczamy, tak. Choć nie jestem osobiście fanem samej Miley, ale piosenka okej. Bardzo, ona to chyba nagrała po rozstaniu z chłopakiem, tak? Z mężem nawet. A z mężem nawet, a. Bardzo fajny kawałek. Słyszeliście wcześniej? Tak, nie, zdecydowanie. W życiu. Natomiast też historia, tak, jest dosyć istotna, bo... To jest nawiązanie do konkretnej piosenki, tak? Może która była zaśpiewana, że kupię ci kwiaty, ona śpiewa nie, ja sama sobie kupię kwiaty. No wiem. A to jest oczywiście połączenie z... No z jej trudnym związkiem, który się rozpadł. To takie odkrywcze, tak, trzeba było napisać o tym piosenkę. Dokładnie, który się rozpadł z Liam Hemsworthem. Z bratem Thora. Z bratem Thora, dokładnie. Sama sobie To dokładnie są cytaty, odniesienie jej. Piosenka jest nakręcona w domu, gdzie jej mąż ją zdradził. Aha. W sukience, gdzie ona występowała chyba na jakiejś gali z nim, gdzie on ją tam jeszcze, więc to wszystko ma swoje... Lubimy piosenkę. Ja też sobie czasami kupuję sama kwiaty, ale nie dlatego, że mi ja coś nie kupuję. Nie tylko. Ostatnio właśnie dlatego się zaczęłam śmiać, bo ostatnio jak przyszłam, przyniosłam sobie kwiaty i mówię, kwiaty mogę sobie kupić sama, ale tylko kwiaty i ty nie wiedziałeś, o co chodzi. A może nie wiedziałam, o co chodzi. Musiałam wytłumaczyć sami taki jestem, co chodzi. Oglądam ją w sumie z Kubą. Boże, co to było? Ona też tam była jako... Hannah Montana, dokładnie. Bardzo lubiłam ten serial. Tak, to mnie Kuba wciągnął w sumie. A to jest chwila po Shakirze. Najpierw Shakira swoje do Pique zrobiła, to tak. Zrobiła zarąbistą piosenkę. Chyba za dużo na pudelku sal Pique. Na TikToku. Na TikToku. A poza moje dzieci mówią, że to ja jestem uzależniony od TikToka, a mi się to nie wyświetla. Ostatnio... Bo algorytm widocznie ci nigdy nie tego i dlatego ci nie dopasowuje, tak? Po jakimś jednym z ostatnich odcinków, znaczy tegorocznych odcinków, też przesłuchałem parę odcinków piosenek Miley Cyrus. Po tym, jak się dowiedziałem, że zaczyna śpiewać jakieś covery znanych utworów. A tak. I faktycznie... Tak, było ostatnio. Ekstra. To razem musieliśmy oglądać, bo było coś, było Madonna. No zdarza się, że razem w domu siedzimy i coś jakoś oglądamy. Razem w pracy nie byłeś, że razem, tak, no jakoś. To jest fajny kawałek, a ty zdecydowanie za dużo siedzisz na TikToku. Przepraszam. W ten chłodny czas wam opowiem baśń o chłopcu. W tym dziwnym świecie ciężko nam. Może się zakochałem, a może jestem świrem. Lecz wiesz, że działasz na mnie jak herbata z imbirem.
Pojęcia nie mam, kto to. Bo rozpala serducho, gdy z zimna ledwo bije. I mogę pić, pić się cały czas. O tak. Nie znam. No weź, jak to nie znam? No weź, nie pytaj, nie znam. Kawałka nie słyszałem, to jest Smolasty, tak? Okay. Ja też pierwszy raz to słyszę. Kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia, kto to. To jest Smolasty? To ja gościa rozpoznałam po wyglądzie, natomiast... Nie mam tylko pojęcia nawet po tekście, jaki to może być tytuł. Ja swoje 5 minut słodka miałam. I ostra, Smolasty, ale... Nie? Tytuł trochę inny. A. Dużo o piciu śpiewa, no ale nie będzie to chyba mogę pić, czy coś takiego, nie. Tak? No dobra, ale ja bym zaliczył. Chcesz Smolastego? Osobiście nie miałem okazji. Nie miałem okazji, no, ale tak, ale jego kawałki zdecydowanie. Ten jest taki trochę inny, taki bardziej liryczny i spokojniejszy, tak? Ja też ją pierwszy raz słyszę. Nie znam wykonawcy, znaczy samo Smolasty gdzieś mi się obiło uszy, wiem, że ktoś taki jest, teraz już będę kojarzył ze znaczkiem Playboya na czole. Nic mi nie mówi ta piosenka i taka dla mnie, szczerze, no to tak w jednym uchem wpada, drugim wypada. Może ma lepsze kawałki, nie chcę obrażać Smolastego. Natomiast ten numer jest taki, żeby mi totalnie przeszedł wśród zupełnie innych. Tak. Jest to Herbata z Indirem. Tak, tak. Słodka i ostra. No, ja tak mówię na Herbatę z Indirem. A wiesz, że korciło mnie, żeby tak powiedzieć. Ale no to byłby strzał w 100%. Nie, ja tego nigdy nie, jakoś jakimś cudem tego nie słyszałam. Więc... Tak, podobało nam przyjemne. Się. Tak, taka przyjemna nuta. Świetny wykonawca na wesela, no ten... Prowokuję do komentarzy, bo na pewno jest to wykonawca taki, o którym można dyskutować i rozmawiać, czy idzie tym właśnie rapowym systemem, czy raczej takim... Disco. No jak na no disco to już może nie idźmy za ostro, w tych, bo to dla zwolenników Smolastego może być rażące, przepraszam. Ale... I przede wszystkim śpiewa, tu śpiewa, tak? Nie rymuje, tylko śpiewa. O. Takie spokojniejsze niż jak rap. Nie, ten utwór akurat chyba jest bardzo miły dla ucha i jest fajny, natomiast ma bardzo, ma kilka kontrowersyjnych, takich typowo, że tak powiem, nie rapowych, a glamury, które nie podobają się fanom dobrych bitów. Na TikToku ci nie wyskoczył? Nie. Czasami chodzę spać. Nie wolno mi zwlekać chwili dłużej, tu straszny ścisk. Podsiadło, ale tytuł... Dawid. Czuję twoje serce, nie chcesz się przestać tu. To wezmę tam ze sobą bugie dróg. Ty w wolnej chwili czasem na mnie spójrz. Nie wiem. No to teraz ty. Ej, super, ale nie wiem, kto to. Według mnie to jest Podsiadło. To był Podsiadło? To był jego głos. No. Pożegnajcie się z Tomkiem, zostanie zabity dzisiaj w domu. Podsiadło, ale tytuł nie pamiętam. A ty co powiedziałeś? Ja powiedziałem Dawid. A, Dawid, tak, Dawid Podsiadło, ale tytułu nie pamiętam. Ostatnio też to słuchałam i oglądałam. Tytuł Mori. Mori? Podsiadło. No to już jest jasne. Ja lubię Podsiadło, ale to... No, czy szczególnie jak zaczął ciągnąć, to już mnie to utwierdziło. Miałem taki moment, ale jak zaczynał, to miałem wrażenie, że to jest Cortez. Bo miał taką troszeczkę stylówkę, ale... Czy tam gra Skolimowski w tym teledysku? Skolimowski. Skolimowski, tak. A, to jest ten Odio. Przejmujące. Tak. Chciałbym zwrócić uwagę, bardzo podoba mi się świetny krajobraz Warszawy, wyczyszczony z tych ludzi, świetna robota techników. Nagrywany w pierwszych dniach pandemii teledysk, to wie. A i dlatego tak było. To niewiele mieli roboty, ale i tak mimo wszystko no w ogóle, no. Fajne nawet. Czy ludzie pamiętają, że takie te puste ulice były? Troszkę to jest zrobione na pewno zmontowane, no bo one nie były aż tak puste, jak na tym, ale to jest straszne. Super piosenka, ogóle, nie wiem jakim cudem jej nie słyszałem. Ja też nie wiem jakim cudem tego nie słyszałem, ale to nie dziwnego, że mi się od razu spodobało. No. IO nagrane, dlatego jest Skolimowski, że to gdzieś w ścieżce było? No coś, bo jest na gitarze reżysera IO, tak, no to pomyślę, że skoro jest, no to jest to piosenka. A jak ty Skolimowskiego rozpoznałaś po kurczę kawałku brody? Bardzo ma charakterystyczną twarz. No ma charakterystyczną, ale tak... Za dużo. To nie widziałam go na TikToka. Za dużo TikToka, Dorcia, Nie, ja na telewizji czasami też oglądam.
Ale były puste. No ale nie aż tak, no podejrzewam, że no, z jeden samochód mógł przejechać i no, został. Wiesz, jak tam nie wiem, o 5 rano myszką. Zrobili zdjęcie czy coś, no to. Nie no, ekstra kawałek. Fajny kawałek, w ogóle fajnie. Kolejny kawałek zresztą ekstra. Cała płyta podsiadła. Cała. Bardzo fajna. Przepraszam, że nie rozpoznałem od razu podsiadło. Ja go naprawdę lubię. No, przepraszam. Spoglądają krzywo, a naprawdę nie przeginam już. Plany pospinane, to na bańce by się przydał luz. Dziwią się, że dzisiaj też wyjdę jakoś wcześniej. Pseudoraper woła do mnie, wyśle ci piosenkę. Na DJ-ce leci jakiś nowy trend. Chyba nie nadążam, to buziaki, no i cześć. Na okrągło, uśmiecham się udając, że żyję beztrosko. Brałem wszystko, nie wiem co by mi pomogło. Fajny kapek, słyszałam go. Podoba mi się, ale nie wiem kto to. Kto mów? Kto? To mów. No mówię, nie wiem. Nie znam. Ja nie znam. No jak ze Smolastym, no. Nie wiem kim jest ten młody człowiek. Też niestety nie, za daleko stoi ode mnie, nie widzę kto to... Ale słyszałam to i widziałam nawet ten teledysk. Tak, no do posłuchania. Fajną muzę robi, taką lekką. No to jedyne co mogę powiedzieć chyba tak naprawdę. Teledysk ciekawy. Ja się zastanawiałam, że to nie jest mata. Nie, ale to nie jest to mata, nie, przez nie, chwilę nie. Tylko. No strzelamy, że jest to na okrągło. Na okrągło, tak, też tak. Ale kto? Na pewno ktoś no ambitny, ja skoro śpiewa o pseudoraperach. Nie wiem, kto to jest też, powiem szczerze. Fajna, fajny ten, ale nie, zupełnie nie znam tego kawałka. Fajny bicik. Ze stół bym pomyślała, że może na okrągło tytuł, ale nie wiem, kto to jest. Właśnie miałam powiedzieć, że tytuł to tak, tytuł był, tak, pewnie do odgadnięcia. Nie znam, nie słyszałem ani tego kawałka, nie znam jego twórczości, także... Nie będę strzelał, bo szkoda, nie można strzelać do ludzi. Znaczy w ogóle. Nie, szkoda. Bardzo miłe z twojej strony. Mhm. Jest to Kuban. A, Kuban. Kuban, to kiedyś mi się obiło takie ten... Mi się nawet nie obiło, w Smolastym się chociaż obił. To... Ale nigdy nic nie słuchałam. Na ale na okrągło, nie wyskoczył. Tak? Gdzieś tam słyszałam go, ale nie... Znaczy tak, Kubana kojarzę jako wykonawcę, Kuban. Natomiast nie znam mocno jego... To słyszałam akurat. No, tak. Trochę się przygotowywałam, myślałam, że będzie rap. Ale nie jest źle. Nie jest źle. Wymyśliliśmy jego tytuł. Nie, ja pierwszy raz słyszałem. Tak, no, tak, tak. Jak tak. Się idzie ze słuchawkami, to może lecieć, nie? Jest... Fajniejsze niż Smolastego. Znaczy jakbym porównał te dwie piosenki, to tam się bardziej podoba. Mi się to podobało. A ja nie powiem. A ja to zatrzymam dla siebie. A mi się podobało. Co może oznaczać tak wiele rzeczy? Tak wiele rzeczy. A nie chcę utrudniać Kubie montażu potem. Pojechała, widziałaś? Fajny, taki minimalistyczny teledysk, ale fajny. Ta kabina... Oszczędny. Ten znaczy pokój. Fajny. Wybrane losowo. Fajna, to jest fajna koncepcja dla tak od strony wizualnej tego teledysku, tak? Gdzieś tam widać jakiś pomysł. Że taki, co, że w tym pudle? Nie, chodzi o to, że tak filmowo, tak? Filmowo jest zrobione. No bo pudło ci się podoba? Wstaćmy Jacka do pudła? Na następnym tym będzie z takiej, z kartonu będzie. Jakaś zagraniczna kukulska. Co on ma z rękami? Się pani pojawiła, tak zniknęła. Nie wiem kto. No... Ja też nie wiem. Nie znam. Nie znam tego. Taka nerwowa strasznie. Ale taka fajna dyskoteka. Ja gdzieś to słyszałam, ale nie mam do tego pojęcia, co to było. To chyba Eurowizję wygrało, dobrze mówię? Czy... Ta wokalistka no. Kilka lat temu wygrała Eurowizję, teraz wraca z tą piosenką. No bo właśnie, znaczy to brzmi jak eurowizyjny numer od razu. No właśnie miałem powiedzieć, że trochę taki eurowizyjny temat. Nie wiem kto to jest, szczerze mówiąc z imienia i nazwiska nie kojarzę, nie ale pierwsze skojarzenie od razu z zamkniętymi oczami. Kto musi być jakiś numer na Eurowizję, więc to albo wygrało, albo to jest jakiś kandydat. Okej, okay, jest to Loreen, tytuł piosenki Tattoo i jest, to będzie reprezentantka Szwecji. Eurowizji. Słowo honoru chciałem powiedzieć, że taki eurowizyjny kawałek. Nawet z tą otoczką, z tym teledyskiem, typowa Eurowizja dla mnie. Pewnie będzie show, pewnie będą tam tańczyć, podskakiwać i będzie wesoło, wszyscy będą to przeżywać. Zwłaszcza mój syn, który jest olbrzymim fanem Eurowizji. W
w 2012 roku wygrała Eurowizję i dużo wskazuje na to, że w tym roku znowu ją wygra z tą piosenką. Co wy na to? Blanka jest bardziej. Ja Eurowizja. Niechętnie chciałbym, żeby to wygrało ja Eurowizję. Dlaczego? Blanka jest lepsza. Bo to co roku to wygrywa taka piosenka, no oprócz może Måneskin. Dobra, no niech wygra Eurowizję dla tych, co lubią Eurowizję, lubią... Moje zdanie jest takie, żebym chciał, żeby wygrało coś innego. Trzymacie kciuki za Lorin? No nie, no bo ja innych nie znam. Pozdrawiamy panów Eurowizji. Tak. I uczestników, i tych, co nas oglądają. Gdybym miała suknię w złocie, a nie kieckę w błocie, to by mogę być za kwadrans. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? No kwiat jabłoni. Według mnie, nie? Nie, no to jest Sanach. A czyli to jest Sanach? No dobra, mi się czasami mylą te. Sanach i nie pamiętam, jak się nazywa ten drugi. Nie słyszałam tego w sumie. No Sanach, tak? I Vito Bambino, tak? Vito Bambino? Nie, to był Vito Bambino? Ha! Okej. Okay. Takie mam wrażenie, że to jest taka świeżynka. To przed chwilą chyba wyszło, tak? Ta znowu kooperacja Sanach z Vito Bambino. Tak się zastanawiam, czy to on z taką czupryną. Skąd? Fajne. No, a taka to stylizacja lata 80, szczególnie jego, nie? Z tą opaską taką. Trochę na tego, jak on się nazywał, z Papa Dance. Ja myślałem, że to pierwszy stadium Stasiaka z Papa Dance. Też takim czymś. No tak, faktycznie. Ładnie się uzupełniają, szczerze mówiąc. Tak. Ale ja nie wiem, czy ja znam tytuł tego kawałka. Znaczy, ja absolutnie nie, ja pierwszy raz to słyszę. Nie znam tego numeru, ale no, fajny. No to nie wiem, co powiem szczerze, zarąbisty. No. Tytuł Mustang. Nie słyszałam tego. Ta piosenka wyszła wczoraj. A, no to dlatego nie słyszałam. Bardzo fajne. Także świeża reakcja. A dzisiaj jest najbardziej popularną piosenką oglądaną. Na 11 miejscu w trendach na YouTubie już jest. Mhm. Ale jak wczoraj wyszła? Już tak szybko? Wow. Z inną stylową kojarzę zdjęcia tego. Ja go po głosie poznałam. A ja poznałem, że znajomy ma charakterystyczny głos, znajomy głos i za cholera nie potrafiłem go do nikogo przypasować, ale wiedziałem, że go słyszałem nieraz. Ja chyba teledysku nie widziałem, ale kawałek słyszałem. A gdzie ty byś miał widzieć teledysk? Nie wiem, na YouTubie. Fajna, nie fajna. Sobie. Fajna, powiedziałam, że fajna, tylko muszę ją posłuchać całą, dwa razy pewnie, albo i trzy, ale podoba mi się. Lubię Sanach, więc i Vito Bambino też. A znowu się połączyli, tak? Jakby, bo już dawno chyba razem nie śpiewali. Ty siadasz i przeglądasz teledyski na YouTubie? 8 godzin dziennie. To myślisz, że ja to wszystko teraz wiem, ja się muszę doedukować. Natomiast Sanach, no to jest Sanach. No tak, Sanach. To trochę jak z Podsiadłem, co zrobi to fajne, nie? Jeszcze raz fajne. Pozdrawiam fanów Podsiadłem. Chętnie sobie, jak wrócę, to posłucham. Kontrowersyjnie powiem, dzisiaj taki dzień jakiś wiosenny, ekstra. A mi się już Sanach zaczyna nudzić. Bardzo ją lubiłem do tej pory. Lubię. Nie, bo ostatnio nawet jej często nie słuchałem i nie mam jej jakoś przesytu. Natomiast czekam na coś nowego może w jej wykonaniu. Albo... tak. I ta marynarka taka za duża, nie? No ale teraz tak. Oversize są. Toksyny płyną w skurwielach, nie krew. Jedno co serce wypełnia do gniew. Na pewno nie zrobię! Przez was wyidealizowani, przestań, trochę inni tacy sami. Szukasz, chcesz, żebym płacił wyższą cenę za to samo przez to, że noszę diamenty? Gdybym mógł, zabiłbym się, by móc to życie powtórzyć. Ten od fiołków, jak on się nazywał, bo zawsze zapominam. Twoja działka. Znaczy, jeden to chyba Sobel? Ale i to wszystko. Sobel i... No to Sobla kojarzę... Mówisz to Żabson? Nie, to ja nie. Wiem, tego drugiego nie znam. Ale to jest na pewno Sobel. Nie. Sobel. O, Sobel. Dobrze, brawo, kochanie. No dobra, to jest na zasadzie tego, że po prostu nie wiemy, a zgadywać nie ma sensu. Bardzo... Tak, znowuż mi przykro, bo znam i kawałki tego człowieka, tylko nie mogę sobie przypomnieć tego człowieka. Była Zosia ostatnio jego. Drugi to no Białas. Właśnie. Tytuł Uzi. A Białas chyba kiedyś słyszałam, ale nigdy nie widziałam, jak wygląda, więc okej. Nie znam, ale ten numer to totalnie nie moja stylowa. Za bardzo tam jest, Uzi, wiesz. Tak?
No to no teraz twoja opinia. Fajni są wszyscy, jak oni się miksują, bo to są niby tak samo, ale jednak te style są inne i to się oni się fajnie uzupełniają. Mi się podoba. Nie, no nie moja bajka. Nie powiem, że mi się jakoś podobało. Teledysk fajnie zrobiony i to wszystko. Ja mam pewnego rodzaju dystans do jednego i do drugiego. Nie, tak jakoś... Nie, chyba nie. Bardziej na nie niż na tak. Tylu ostatnich kawałków Sobela... Nawet tego nie słyszałam w sumie. Ale też nie słuchałam za bardzo rapu. Ale jak nie słuchasz rapu, to powinnaś to znać. Zapraszamy do komentarzy. Welcome to the party. I know it's kind of funny that everyone is acting like they know your personality. You won't get fired being on your own. They've all been dying for a little drama to fill the news with 90s nostalgia. Give it to you, leave you wanting more. Know your addictions, attention. Let's start a show. Smash your competition, baby. Nie znam. Nie wiem, nie słyszałem, nie oglądałem. Strzelam Maneskin. Maneskin. Nie, ale w dobrych okolicach się mówisz. Nie wiem, kto to. Ja tego w życiu nie znam, nie słyszałam. Pierwszy raz w życiu na oczy widzę. Ale ja dalej nie wchodziłem w tych okolicach, bo było napisane niebezpiecznie, więc... Koleś się Jan nazywa, tak? 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 Znałaś to? Ja nawet nie wiem, kto tam. Myślałam, że mówisz jego imię. Jan. Jan nawet nie wiem. I Jan. Jan nawet nie wiem. Możemy zaliczyć tego gości. Ale ta muzyka taka jest tam. Brzmi jak coś? Jak coś. Z kiedyś. Dajcie znać w komentarzach, czy wiecie... O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Ja nie znam, ale... Wiesz co, to jest wielka drama przecież, bo przecież ta laska, co tam robiła, no. pitu, nantetarata, coś takiego, na zasadzie, że w ogóle nie umie śpiewać, ona wygrała, a wszyscy obstawiali, że Jan wygra, tak? I ale to jest... Blanka wygra, to jest z tych polskich eliminacji? Tak! To jest polski, tak? Tak! Ja w ogóle nawet... A, no właśnie. Znaczy, coś to jest było. Nasza teraz kandydatura? Jak... Faktycznie, coś... To jest nasza kandydatura? Była. Blanka. Będzie jechała, ale... Ale był... Tak, a, teraz... przegrał, nie wygrał. Dobra. Podobało ci się? Ja cały czas, ja się skupiałam na tym, na spodzie. W sensie, no słyszałam, że tak jakby to był cover jakiś. A teledysk się podobał? Nie. Przeszkadzała mi ta smoła. Lubi się taszać, pierze prostu brakło. Takiego coś trudnego było w tym teledysku do oglądania. Nie wiem, może miał taki zamysł, to żeby... Diabeł jakiś? Żeby... Ja nie wiem, jak się... Mephisto jakoś? Czy a, dobra, to już kojarzę gościa ze zdjęć, bo kojarzę tytułu. Tą dramę. Nie pamiętam tytułu. Wprawdzie nie wyskoczyło mi na TikToku, ale czytałem. I generalnie jest tak, a czy piosenka zarąbista i w ogóle... W ogóle fajny numer i wszyscy obstawiali, że on wygra i w ogóle generalnie wszyscy byli za nim, aha. Tylko że jury wybrało laseczkę, która nie do końca umie śpiewać. No tak, jak zawsze, nic nie zawojujemy, no. Piosenka Gladiator. Tak, tytuł słyszałem i to niekoniecznie ze znanego nam wszystkim filmu, a propos tej piosenki, natomiast nie miałem chyba przyjemności. Nie, ja tego nie widziałam, nie słyszałam. Kawałek całkiem fajny, w życiu bym nie powiedział, że to jest polska produkcja. Nie, tak, to na pewno nie. Tak, o. Czyli ominęła was cała drama eurowizyjna z tego roku? No wygląda na to, że zupełnie nie jesteśmy jakby chyba, my nie wiem o co chodzi. Ja. Ding dong, ding dong. Fajny numer, nie znam. Taki mroczny, fajnie zrobiony, o, w ogóle, genialnie tak? Zrobiony. Więc bardzo dobrze. Nieważne jak kończysz, ważne jak zaczynasz. Prawda? No, staropolskie przysłowie, tak mówi właśnie. Fajne numery nam wybrałaś, dobra. Wybrali widzowie. Dziękuję. Ja się dobrze bawiłem, naprawdę. No, dziękujemy bardzo, że mogliśmy skomentować wybrane przez was kawałki i teledyski. Dziękujemy. Ale było na przykład po Aniu to pójść dla Sikorskich na pewno nie skazał. Tak było. Tak? Dobrze. Dziękuję patronom Dzikiego Ucha, to dzięki nim powstał ten film. Specjalne podziękowania dla następujących osób. Zuzia Kania, Walerian Walerian, Tomasz Mak, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Dorota Truskolaska-Alibert, Maksymilian Leśniewski, Ela Podeszwa, Piotr Wernicki. To musisz pokazać jajko rękami. O Jezus, proszę cię. Ty głupi jesteś. Miałem pokazać jajko rękami. Nie mogę, naprawdę. Do zobaczenia po świętach.